gdzie zgodnie ze studium należy intensyfikować i zróżnicować formy zainteresowania dominacją usług ogólnomiejskich i metropolitalnych, a głównym przeznaczeniem jest rekreacja i wypoczynek. Następny slajd pokazuje studium uwarunkowań, ten dokument strategiczny, który pokazuje w uproszczeniu główne funkcje, jak jest tereny zielone, ale najwięcej terenów obszaru zagrożonego, ale także są tam funkcje mieszkaniowe i usługowe. Wizja rozwoju, taka przykładowa, tutaj ona nie jest całkowicie zaabstrahowana, ponieważ na przykład szybko górny rysunek pokazuje przedłużony molo na przedłużeniu alei Jana Pawła II, połączone z funkcją Maliny. No, jeśli chodzi o akwapark, to powiedzmy miasto się sprawy stara, to nie ma może nadmiernej liczby kandydatów i taka wizualizacja, która może uzmysłowić, jak to by mogło wyglądać. I teraz Brześno. Brześno jest bardzo zróżnicowane, to jest stosunkowo duża dzielnica. To jest pokazane na slajdzie, na zdjęciu lotniczym. Około 66 hektarów, 13 tysięcy mieszkańców tutaj mieszka. Jest ogromna większość w zabudowie wielorodzinnej. I historycznie biorąc, wzdłuż plaży, to jest ta część historyczna, którą też czasem nazywa się osadą rybacką Brześno i pan Afnera oczywiście do tej części należy. Potem jest Brześno współczesne, ale powierzchniowo najbardziej rozbudowane jest, gdzie zabudowa jest powojenna i wreszcie Brześno przyszłości w części między ulicą Hadera a ciągiem pieszym prowadzącym do Mola. Na tym tle pokazujemy obszar planu, który jest przedmiotem dzisiejszych obrad. To jest druga część tego wielkiego przekrawu powierzchni, ale jednak jest tutaj istotne elementy, właściwie jeden istotny element struktury Brześna współczesnego, to jest ośrodek usługowy, który zapewne wygląda słabo, ale spełnia rolę usługową jako ośrodek dla całego Brześna. Następny slajd pokazuje pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego. Państwo widzą, że większość obszaru jest pokryta planami miejscowymi. To jest taka zasada, że tereny rozwojowe są pokryte planami miejscowymi. Proszę się poświęcić na ten plan w toku sporządzania, czyli ten, który jest dzisiejszym przedmiotem obrad. Jak Państwo widzą, to jest obszar też rozwojowy w ramach części współczesnej, a poza częścią historyczną. Część historyczna właśnie kończyła się na ciągu ulicy Krasińskiego. W ostatnich latach, tak jak i całe miasto, ale w Brześnie jest to może bardziej wyraźnie widoczny, jest ciągły spadek liczby mieszkańców Brześna. To jest związane w zasadzie stagnacją rozwoju Brześna. Ja dojdę za chwilę do prezentacji inwestycji, jakie nam się w ostatnich latach pojawiły. Teraz jest kilka slajdów. Państwo to dobrze wiedzą, one pokazują, że Brześno wygląda nieszczególnie. I proszę Państwa, teraz kierunki rozwoju Brześna. Przekształcenia przede wszystkim przekształcenia istniejącego zainwestowania, podniesienie standardu jest zagospodarowania, uzupełnienie zawodowe, porządkowanie istniejących przestrzeni publicznych, tutaj może dominacja jest prac studialnych, a nie planistycznych, ale były prace planowane dotyczące tak zwanej humanizacji osiedli drogowych powojennych. I drugim istotnym kierunkiem to jest intensyfikacja wykorzystania terenu. To jest ich wprowadzenie nowych mieszkańców po to, żeby dać im punkt rozwojowy osiedlu. Intensyfikacja wykorzystania terenu, proszę rozumieć na skalę Brześna. Następny slajd pokazuje porównanie przyszłego zagospodarowania tego fragmentu Brześna z miejscowością rekreacyjną w Hiszpanii. Ale Państwo widzą łatwo, że intensyfikacja ma różne oblicze. Nie chodzi nawet o taki obraz, jak to prezydent pokazuje w Hiszpanii. Dalszymi działaniami
to jest rehabilitacja i rehabilitacja. Tu chciałbym zwrócić uwagę, że właściwie dominują w Rzeszynie inwestycje publiczne, remont torowiska wraz z remontem ulicy Krasickiego, remont torowiska ulicy Kalera, rewitalizacja parku Hafnera. Natomiast jeśli chodzi o nowe inwestycje prywatne, to jest tutaj znikomo mało. Właściwie jedynie większą inwestycją to jest Zarodowski Dwór na rogu Hadera i Czarny Dwór, ale to jest w tej części, którą pomyśleliśmy jako przejść do przyszłości. Natomiast w części. Jeszcze ta dziura inwestycyjna czeka 10 lat. Jeśli chodzi o inwestycje prywatne, pozostałe, no to są zupełnie drobne rzeczy, jak osada rybacka, dwa budynki 12-apartamentowe w obszarze osady rybackiej, kamienica Nadmorska przy ulicy Iwoka, to jest w budowie, obiekt usługowy przy ulicy Płaskiego i WC w formie restauracji i hotelu zbudowany niedawno u końca ulicy WC, dlatego mówię, że dla mnie był WC przewidziany. Proszę Państwa, teraz przechodzę do planu. Tutaj bardzo szybko, bo Państwo już wiedzą, jaka jest lokalizacja. To jest następny slajd. To on pokazuje stan z roku 29, to znaczy z fotografii rozbliżoną z roku 29. I on pokazuje dokładnie, że ten teren był niezabudowany w okresie przedwojennym. Drugie zdjęcie jest na tle współczesnej fotografii lotniczej. Też ten teren jest stosunkowo mało zabudowany, a wszystkie w większym budynku obiekty są powojenne. Tu jest kilka slajdów już ściśle z obszaru objętego planem i celem, przechodzimy do następnego slajdu, celem sporządzenia planu, rozszerzenie i aktywizowanie centralnej części Brześcia, to znajduje odwzorowanie przeznaczenie centralnej części pod strefę usługową i rozszerzenie możliwości inwestycyjnych centralnej części Brześcia przez stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej, wzmocnienie ośrodka usługowego, wprowadzenie funkcji mieszkaniowej w wysokim standardzie. Racjonalizacja rozwoju to jest tutaj naczelną zasadą i chodzi o wyważenie interesów publicznych i prywatnych i tak ten plan rzeczywiście realizuje, wyważa te racje i okoliczności. Następny jest slajd, to są założenia propozycyjne. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, część środkowa, ta różowa, to jest 02 i 33, to jest przeznaczone pod usługi, no już są usługi w większości związanych z historycznych budynków mieszkalnych, a pozostałe tereny są usługowe, wykorzystywane jako usługowe, no są zrealizowane, no mówmy, test ładu przestrzennego. W tej części projekt planu zakłada, że powstanie wyłuszcza ustala o ustalenie placu publicznego, a także wprowadza ograniczone, a jednak znacznie wyższe niż tam istniejące parametry urbanistyczne, tak, żeby dało się te obiekty zlewalować. Praktycznie będzie to polegało na wyburzeniu tych istniejących obiektów i zbudowaniu nowych, także z poprawą sytuacji własnościowej, ponieważ te budynki stoją wręcz na działkach sąsiadujących, także to jest sytuacja bardzo bezładna i ze względu na historyczny rozwój, krótki historii, i ze względu na stan własnościowy. Natomiast głównymi przesłankami ustalenia parametrów całościowych to są względy kompozycyjne. Bardzo mocno pokazujemy na tym slajdzie dominanty kompozycyjne. One wzmacniają mierzeje ulicy Krasickiego i trzecia z nich jest na pobliżu ulicy Gdańskiej. W środkowej części ma być ośrodek usługowy i tutaj usługi pożądają wysokości niższe. Wszystkie te tereny są poza usługowym, mają przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe. To jest realizacja tego celu z rozszerzeniem możliwości inwestycyjnych. W zależności od działań inwestora będzie tutaj kształtowana proporcja między usługami a mieszkaniami.
przyzwania na mieszkania. W ciągu ulicy Gałczyńskiego jest taka rozmaitna oś, ale jednak warta określenia i linia zabudowy jest tutaj przygotowana w ten sposób, żeby dała szansę architektowi, który w przyszłości będzie projektował budynki, uzgodnienia tego otwarcia. W tej chwili one jest w ogóle nieczytelne, bo ta zabudowa nie istnieje. Jest to potencjalna możliwość. Także chciałbym na tym slajdzie zwrócić uwagę na ciąg, zachowany ciąg pieszy, który włączył się na południe od Gałczyńskiego i Unikowskiego, które rozumne wsparcie partnera i niezależnie od przekształceń własnościowych i od zachowań inwestorów, to przejście będzie zachowane, a także szereg ciągów pieszych koło gospodarki publicznej w części usługowej. Proszę Państwa, teraz są wizualizacje. Ta wizualizacja oczywiście będzie mniej szkoda, jak się Państwo domyślają, bo to jest nowa zabudowa, a proszę nie traktować tej zabudowy jako projekt architektoniczny. To jest następnie nazywane bryłami urbanistycznymi, bo to są bryły, które spełniają parametry planu, ale niekoniecznie w ten sposób zabudowa musi być kształtowana. To będzie zadanie przyszłych projektantów i przyszłych inwestorów. Taka sytuacja może być zrealizowana, na może na stronie wizualizacji jest pokazana wieżenia ulicy Krasińskiego w widoku od strony nowego portu, a na tym górnym względzie stworzył nas ciąg pokazane, jak to widać. Teraz jeszcze następny slajd uczytelniający te dominanty, które przypomnę, mają 30 metrów wysokości, a na dolnym schemacie to jest rzut poziomy zabudowy w przekroju przez podobne osiedle. W części lewej jest osiedle wielorodzinne istniejące, a w części centralnej na pierwszym planie jest nasze osiedle jedne z granicami planu i z tyłu widać istniejące budynki 11 metrów, które mają 35 metrów. I teraz na następnym slajdzie są trzy obrazki. Pierwszy pokazuje widok strony zatoki. To jest element, chodzi o to, żeby te budynki wystawały w takiej części ponad linię lasu. Żeby dało się wykorzystać największy walor tej lokalizacji, czyli widok na morze. I potem jest widok od strony osiedla na drugą stronę budynki, jak Państwo z niego zostały odsunięte, od istniejącego osiedla 300 do ulicy Krasińskiego, ponieważ chodzi o podkreślenie tej wieżeli ulicy Krasińskiego. I następny slajd, który reasumuje korzyści płynące z uchwalenia planu, to jest poprawa stanu życia, nowy wzorek mieszkańców. Szacujemy, że około 1000 mieszkańców może nowy zamieszkać na tym terenie w obszarze planu. Centrum usługowe, o którym mówiłem, że operacyjną przestrzenią publiczną, funkcja mieszkaniowa, usługowa w wysokim standardzie. Ja przypominam, te bryły urbanistyczne, które na wizualizacji są pokazane, to proszę nie traktować tego jak klocki, które powstaną w przyszłości. Plan daje szansę na zróżnicowanie i zrobienie dobrej architektury, aby to zależy od założności inwestora i zdolności architekta. Nowe miejsca pracy też trzeba wskazać, ponieważ przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe dopuszcza także lokalizację tutaj obiektów usługowych obsługujących turystykę, hotele, restauracje, restauracje i inne obiekty, biznesy. To wszystko mieści się w zakresie dopuszczonych funkcji przez plan miejscowy. Plan miejscowy, jak Państwo wiedzą, tylko określa warunki, natomiast wypełnienie planu miejscowego, powiedzmy treścią inwestycyjną, będzie zależało od inwestorów, które trzeba pozyskać. Niektórzy są, a oni też nic nie budują, więc to, że grunt należy do dewelopera, niestety niczego nie przesądza. Proszę Państwa, także są korzyści urbanistyczne, to jest ochrona wszystkich budynków świadczących o danym kurorcie. Jeden z budynków jest sanatorium, więc on jest chroniony mocą przepisów państwowych, ale trzy dalsze są chroniące, które zależą od wartości budynków i one są chronione przepisami planu miejscowego. Plac publiczny, ogólnodostępne ciągi pieszy, ochrona szpaleru, drzew i zieleni. To są te elementy innych korzyści, które
wskazują na celowość ustawienia tego planu. I teraz, proszę Państwa, przechodzę do uwag. Wpłynęło 19 pism. Teraz muszę jeszcze zwrócić uwagę taką, że dokument, który Państwo radni mają, na razie obejmuje tylko 17 pism, ponieważ te dwa pisma przyszły pocztą i przyszły po rozporządzeniu, czyli to w trybie autopoprawki będzie uzupełnione, ale ta moja statystyka, którą w tej chwili mówię, już uwzględnia także tą autopoprawkę, która w sposób formalny dla nas wpłynie do Rady Miejskiej. Czyli 19 pism podpisanych przez 31 osób. Ponadto sprzeciw wobec obiektów 30-metrowych był podpisany przez 1960 osób. I te pisma zawierały 71 uwag, ale one się powtarzały. Już dosłownie, ale standardy dosłownie. I z tego, w związku z tym, zidentyfikowaliśmy 12 tez merytorycznych, które zostały na podstawie tych uwag sformułowane. Do każdego z nich jest odpowiednie uzasadnienie do odrzucenia. Teraz myślę, że to jest slajd, który pokazuje strukturę autorów uwag. 54% uwag to byli złożeni mieszkańcy Brześna, a znaczna grupa to jest zielony kolor. Inni mieszkańcy Gdańska i żółty kolor to są mieszkańcy Polski. To jest jeszcze dla uwagi jest Europejczyków. I proszę Państwa, teraz czego dotyczyły te uwagi? Więc były rzeczy oczywiście bardziej lokalne, jak na przykład zmiana charakteru działki przy ulicy Krasickiego 4. Była nawet brana uwaga, postulująca zwiększenie ustalonej wysokości dominanty kompozycyjnej z 30 do 40 metrów, ale większość uwag dotyczyła sprzeciwu wobec dopuszczonej wysokości 30 metrów. I one, ta powtarzająca się uwaga była w różny sposób uzasadniana. Ja zapoznam Państwa z tymi uzasadnieniami, ponieważ w istocie no, ważna jest argumentacja, a nie liczba podpisów. Otóż zarzucano przede wszystkim brak zgodności z zasadami kształtowania ładu przestrzennego i zagrożenie czy zniekształcenie historycznych struktur historycznych hulotów. No, do tego drugiego to wcześniej już pokazywałem, że nam obszar tam nie obejmuje obszaru hulotu. Jeśli chodzi o zagadnienia kształtowania ładu przestrzennego, chcę podkreślić, że to było tu szereg w moim wypracie, będę to powtarzał, szereg uwag było poświęciłem właśnie kształtowaniu i przesłankom kompozycyjnym. Oczywiście zasady kształtowania ładu przestrzennego są dosyć labilne, ocenne, ale zespół ekspertów i profesjonalistów, którzy ten plan sporządzali, a także zespół profesjonalistów, którzy go opiniował pod względem merytorycznym, czyli członkowie Rady Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, oni tę kompozycję uznają za właściwą i uzasadnioną w tym miejscu. Dalej uznawano, że podnoszone badanie, że jest to sprzeczne ze studium lokalizacji obiektów wysokościowych. To po prostu jest fałszywa teza, to nie jest sprzeczne ze studium lokalizacji obiektów wysokościowych. Przyjęty rezultat przyjęty przez Radę Miejską w 2008 roku, ponieważ to studium identyfikuje, czy definiuje obiekt wysokościowy jako powyżej 10 metrów, czyli w studium lokalizacji obiektów wysokościowych w ogóle się nie zajmują obiektami do 30 metrów. Dalej podnoszono, że ta nowa zabudowa pogorszy warunki parkowania, spowoduje wzrost ruchu, który nie wytrzyma przepustowości ulic. To jest też uwaga fałszywa. Wszystkie obiekty mają ustalony wymóg zorganizowania obrębnej działki inwestora, niezbędnej ilości miejsc parkingowych. W związku z tym to nowa zabudowa nie pogorszy kwestii parkowania. Analiza ta poza planem dowiodły, że tam w ramach tego terenu można także zrealizować miejsca parkowania dla istniejących potrzeb, to jest mieszkańców
kierowców i wzrostu w sumie w skali miasta, to jest niewielki przyrost, nie będzie negatywnie się odbijała przy prostokości ulicy Krasińskiego, a tym bardziej Wałczyńskiego. Podnoszono także zagrożenie, rzekome zagrożenie wpływu tych nowych inwestycji na stosunki wodne, które rzekomo mają zagrozić zadanie piwnic, a także prace budowlane mogą osłabić konstrukcje istniejące budynków i spowodować sprawy budowlane. Te uwagi również zostały odrzucone jako bezpodstawne, dlatego że współczesne technologie budownictwa całkowicie gwarantują ochronę budynków w sąsiedztwie. No nie chcę mówić, że jeżeli coś takiego się zdarzyło, no bo różni inwestorzy są czasem także nierzetelni i gdyby do czegoś doszło, to zgodnie z przepisami elektrycy gminnego należy się odszkodowanie w takim przypadku, ale nie jest to związane z planem, jest to inny plan zapewniający możliwość przeciwzodrębnych reklamów, przeciwzodrębnych, czyli sprawa zadowolenia przeciwzodrębnych zapewniają ochronę istniejących obiektów. Podnoszono także niezgodność, rzekomo niezgodność z obowiązującymi normami prognozowanej zmianami warunków aerosanitarnych i natężenia hałasu. To było szczegółowo zbadane i wszystkie wymagania prawne związane z tymi elementami są zachowane. Podnoszono kwestię uszkodzenia, nieprawo ochrony zieleni. Mówiłem, szpalery, cenne szpalery drzewa i kępy kartuszowej zieleni są ochronione, natomiast oczywiście w przypadku prowadzenia w środkowej działce miejskiej, w przypadku prowadzenia prac budowlanych, to jakieś mniej wartościowe zieleń, drewna, która tam dominuje, oczywiście będzie podlegać się zmniejszeniu, ale wprowadzona nowa zieleń związana z tymi inwestycjami zrekompensuje te straty jakościowe, ilościowo to się zmniejszy. Projekt prawny zarzucono także, że jest niezgodny z potrzebami interesu publicznego. Ten interes publiczny musimy rozumieć jako interes całej wspólnoty samorządowej, ponieważ położenie nad Moskwą no, jest elementem interesu miejskiego i dlatego jak najbardziej ten projekt planu jest zgodny z potrzebami interesu publicznego, a być może, że no, pójdzie jakieś zagrożenia niektórych mieszkańców Brześcia, ale te zagrożenia są nieuprawnione. Wprowadza plan nowy bodziec rozwojowy i daje szansę na nowe inwestycje i na ożywienie tego obszaru. Proszę Państwa, jeszcze w krótkich słowach inne, bo tutaj skupiłem się na tezie trzeciej, czyli z trzeciej budowy dopuszczonej zabudowy 30-metrowej. Były jeszcze inne uwagi, na przykład postulat wprowadzenia zakazu grodzenia. Ten zakaz grodzenia nie może być jeszcze wprowadzony, jeżeli nie ma istotnych przesłanek z interesu publicznego. Każdy właściwie to jest bardzo drastyczne uderzenie wykonywanie prawa na własności. Prawo własności musi być w planie uwzględnione. Czyli są wyłączone, ale ze względów estetycznych, ogrodzenia w formie takich elementów betonowych, ale generalnie nie ma zakazu ogrodzenia i nie może być zakazu ogrodzenia, ponieważ nie ma tutaj przesłanek publicznych do wprowadzenia tego zakazu ogrodzenia. Brak ogrodzenia zresztą nie powoduje wcale, że teren może być swobodnie penetrowany przez innych użytkowników, przez gości zewnętrznych, tylko jeżeli właściciel na to się zgadza. W Ameryce powszechnie jest to niegrodzenia, ale to nie znaczy, że można robić relacje swobodnie. Także podnoszono niewystarczające zapisy dotyczące całościowego zagospodarowania terenu i ograniczenia reklam geodrotnych, tak pogodzenia, jak już mówiłem. Są przepisy dotyczące ja uważam, że plan jest jak najbardziej całościowo zagospodarowany i daje szansę na prawidłowe zagospodarowanie. O ochronie cennych narodów zieleni, drzewi wartościowej zieleni, była kwestionowana idea lokalizacji osi budowlanej w służbie miejskim. O tym mówiłem. Rzeczywiście, że w tej chwili tej osi ma
zamknięta i jak nie jest ona niczym zamknięta, no to się nie czyta. Jest to jak to nie jest zamknięta? Na nowy, wartość w tym fragmencie. Były zarówno były poszukiwania dotyczące poszerzenia zakresu funkcji, czyli wprowadzenia na terenie usługowe, dopuszczenia mieszkaniówki, ale także wyłączenia usług, wyłączenia mieszkaniówki na terenach, więc tutaj się jakby równoważyły. To chcę odpowiedzieć, że tutaj jest realizacja dwóch idei tego planu, żeby zapewnić przeznaczenie usługowe, dać szansę na wykreowanie ośrodka usługowego, tego, który już jest, tak, żeby on się kontynuował jako ośrodek usługowy w lepszej formie i z lepszym programem, więc dlatego ta środkowość MTV02 jest usługowy, natomiast pozostałe tereny jest przeznaczenie mieszkaniowo usługowe, to chodzi o to, żeby dać swobodę, maksymalną swobodę zagospodarowania. Tam zarówno może być funkcja mieszkaniowa, jak i funkcja usługowa, to będzie zależało od inwestorów. Podnoszono także nierzetelne sformułowanie prognozy oddziaływania na środowisko, a także postulat zmniejszenia, to właśnie jedna, no, w dwóch ostatnich pismach, postulat zmniejszenia wysokości zabudowy na terenie 0,2 do 15, tak jak tam jest 17. Czyli 13. Żeby budynek na ulicy Wysiewskiego 4 do tyłu wzorce wysokościowe. 2 metry w przestrzeni jest bardzo trudno rozpoznawane, nawet 15 metrów daje większe szanse inwestycyjne. Proszę Państwa, na zakończenie jeszcze Państwa zajmę, ponieważ jest pewien wozór takiego generalnego sprzeciwu wobec obiektów 30-metrowych. Otóż szkoła w tytule w dniu 1 sierpnia na portalu trójmiasto.pl tytuł pana redaktora Kowalskiego Brześno, taki tytuł Brześno zbiera podpisy przeciwko wieżowcom. Wpłynęło w portalu, jak sobie wiedzą, są liczne wpisy, wpłynęło wtedy 196 opinii, z tych 88, czyli nieco mniej niż połowa, dotyczyło kwestii zabudowy Brześno, inne były na inne tematy. Ale spośród tych 88, które dotyczyły zabudowy Brześna, 52 głosy były popierające ustalenia planu, w tym 10 głosów postulowały, żeby budynki wyższe były niższe. Natomiast 32 głosy, czyli mniejszość, nie może bardzo dramatyczna mniejszość, ale jednak wyraźna, była przeciwko ustaleniom planu. A dzisiaj ukazał się także w tym portalu trójmiasto.pl też na artykuł pana redaktora Poprowskiego kontrowersje wokół nowej zabudowy Brześna. Tam w godzinie 14, bo o 14 zliczyliśmy 186 komentarzy, z tego 91 na temat, czyli tutaj mniej więcej połowa była na temat, ale proszę dalej słuchać. 73 z 91 głosów były za planem, a 18 było przeciw planowi. Tam jeszcze była taka statystyka, to czyli piszący w wyraźnej większości opowiedzieli się za inwestycją w tym rozwoju Brześna. To nie na temat, proszę pana. Natomiast tam jest druga możliwość głosowania poprzez kliknięcie, no i klikający, ale też klikające są wynika. Wśród klikających obiekty 30-metrowe popierało 27%, niską zabudowę, ale jednak zabudowę popierało 29%, ale teraz proszę, a 49% było w ogóle przeciw zabudowie. Proszę Państwa, plan jest prorozwojowy, proinwestycyjny, prospołeczny. Jest oparty o zasady rozwoju do wewnątrz. Prezydent wnosi o zaopiniowanie do komisji, zaopiniowanie do tego planu i przegłosowanie do sesji. Szanowni Państwo, w związku z tym, że Państwa jest bardzo duża liczba, z czego się bardzo cieszymy zawsze na naszych posiedzeniach komisji, każdego letnie witamy,
ale nie jestem w stanie wszystkich Państwa dopuścić do głosu, ponieważ nie wyszliśmy, przed północą, a mamy jeszcze kilka innych tematów również, co nie jest oczywiście najważniejsze, że mamy inne. To chciałabym to wszystko zorganizować. W związku z tym pytam się Pana Prezydenta, czy Pan Prezydent chciałby teraz zabrać głos na ten temat, czy może po wypowiedziach mieszkańców, czy w trakcie, jak Pan sobie życzy? Dobrze. W takim razie, proszę Państwa, ja proponuję, żebyście Państwo ze swojego grona wybrali na przykład 5 osób, które chcą Państwa imieniu, bo myślę, że mniej więcej taka z doświadczenia wynika, że przy takiej ilości mieszkańców mniej więcej, tak? No dobrze, to jest dość prosiłby. Dobrze, ustalamy 5 osób się wypowiada, potem radni i Pan Prezydent, tak? Dziękuję bardzo. Kto z Państwa pierwszy? Nie, Pani, przepraszam, tam Pani się zgłaszały, tak? Proszę, Pani. Bardzo, czy Państwo macie inny mikrofon? Bo musicie mówić do mikrofonu, dlatego że tylko wtedy to się nagrywa. Została ustalona w tym obszarze Brzeźna, ponieważ planowane zmiany kompozycyjne
ustawione poza bezpośrednim sąsiedztwem obiektów wpisanych do rejestru zabytków, to jest gminy Śmig i założenia zdrojowego, którego granica znajduje się dom zdrojowy i park zdrojowy. Chciałam zwrócić uwagę, że konserwator zabytków, wytyczny konserwatorski, które były kierowane do zbiorów wewnętrznych, do miasta, zwracał uwagę, że tutaj dokładnie fakt, że na obszarze opracowania nie znajduje się teren przytoczony na wstępie uzasadnienia właśnie biuro wewnętrzne uzasadniało, że park i dom zdrojowy znajduje się poza obszarem planu, właśnie, że ten teren nie znajduje się poza park i zespół zdrojowy nie znajduje się w obszarze planu, to konserwator podał, że nie oznacza to, że uchwalenie tego planu, zagospodarowanie tego terenu w obszarze nie ma wpływu właśnie na park, jak również na założenie, założenie zdrojowe, że się znajduje między innymi dom zdrojowy. Podczas dyskusji ze wizualizacji pan dyrektor pokazywał, że te obiekty będą wystawać z korony drzew parku i uważam, że to jest zaprzeczenie tych wytycznych konserwatorskich, jak również taka rzecz, że mówi, że projekt ustawy o ochronie krajobrazu wpłynął do Sejmu, jeszcze to nie jest ustawa, jeszcze nie weszła w życie, ale jest właśnie w tej ustawie przewidziane ochrona krajobrazu i również właśnie są zaostrzenia, jeżeli chodzi o terminaty kompozycyjne. I podejrzewam, że w tym kształcie ten plan na pewno by nie przeszedł, byłby niezgodny z ustawą, ponieważ użyto widok ze strony morza, bo co to za atrakcja, kiedy wystają jakieś tam budynki. Jest tylko kwestia taka, że osoba, która kupiła mieszkanie, będzie miała widok na morze, natomiast pozostała część ludzi przyjeżdżających, jak i mieszkających, będzie po prostu musiała widzieć nie tylko rys parku, który pięknie właśnie się wyróżnia na tle już całej Europy, bo taki teren, gdzie zieleń dominuje, jest już mało, to będzie po prostu zaburzało ten krajobraz. I tutaj porównywanie Brzeźna do jednego plenidoru, właśnie jest zaproponowane, to jest w ogóle, nie wiem, tutaj trudno w ogóle jakieś słowo znaleźć. W każdym razie powinniśmy się cieszyć, że jeszcze mamy tyle zieleni i powinniśmy ją chronić. Jeśli odnosi się do wytycznych konserwatorskich, to chciałam powiedzieć, że plan rzeczywiście decyzją z zeszłego roku marca uzyskał akceptację konserwatora zabytków, jednakże ta akceptacja była taka, że plan w minimalnym stopniu spełniał warunki określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawie ochrony zabytków obiekty nad zabytkami. Nie wiemy tak naprawdę, czy rzeczywiście nadal stawia, ponieważ plan niejednokrotnie zmieniany. Z tego co wiem, nie trafia już od tamtego czasu do konserwatora, więc dobrze by było, żeby jeszcze raz trafił do konserwatora zabytków, tak myślę. Też tutaj pan dyrektor podnosi tej kwestii, natomiast w uzasadnieniach właśnie biuro wewnętrzne powołuje się na wyniki bieżące z epoki PRL-u. Natomiast wytyczne konserwatorskie również podaje się taką kwestię, że nie zawsze nawiązywanie do najwyższych budynków znajdujących się w bliskim sąsiedztwie terenów przeznaczonych do nowego zainwestowania jest słuszne i prowadza bardzo przestrzenne miejsca. A zgodnie z tym prognozy realizacji projektu planu najbardziej wpływa na krajobraz strukturowy, zarówno w obrębie projektu planu, jak i w jego otoczeniu. I tutaj też konserwator podaje, że wizualizacja tego ruchu północnym w Duszu Gdańskiej pokazuje, jakie błędy było właśnie umieszczenie tak wysokiego obiektu na tym terenie. Dlatego nie powinien on stanowić odnośnika do modelu wysokości przyszłego zainwestowania na przedmiotowym obszarze. Jeszcze jedną kwestię chciałam. Tutaj też konserwator podnosi, że obszar, którego dotyczy projekt, nadal tą strukturą bardziej nawiązuje do sposobu zagospodarowania historycznego Brzeźna niż do struktury osiedli mieszkaniowej, jak próbował przekonać wszystkich pan dyrektor, że to jest tylko i wyłącznie Brzeźno współczesne. Natomiast nie tylko tutaj mieszkańcy, ale wszyscy ludzie wiedzą, że jednak bardziej nawiązuje, nie mówiąc już o panu konserwatorze, który wskazywał te wytyczne, że należy jednak nawiązywać do zagospodarowania historycznego, które
niestety formie zachowało się, ale się zachowało. I obiekty te, które są no, obiektami z lat 70. substandardowe, tak zwane pawilony, gdzie jest uniwersytet i tak dalej, to w obszarze jednak właśnie historycznym. A to, że zostały w tamtym okresie w jakiś sposób to zagospodarowanie przestrzeni zostało zestabilizowane i no, nie jest to ładne, no to jest kwestia tego, że trzeba teraz właśnie tak przemyśleć plan, żeby dojść do tego, żeby to było po prostu nawiązanie do historycznych, jakby założeń sprzyjające kameralnemu charakterowi tej dziedziny, bo nikt nie zaprzeczy temu, że dziedzina pomimo zabudowy blokowej nadal jest kameralną i nadal zachować się właśnie raczej starać się, żeby to było unikalne wreszcie. Budynki wysokie mamy wszędzie. Natomiast jak taki klimat, tak powiem się, unikalność miejsca, no to już jeszcze raz by się to szukać. A Brzezno ma nadal klimat, pomimo swojego niestety zaniedbania, gdzie zauważa się właśnie zaniedbanie projektów dawnych, często należących do gminy i po prostu te budynki niszcze. Ja tylko tak naprawdę powiem, że oczywiście ruina, natomiast należy zadbać o to, co mamy. I uważam, że tutaj nominaty to nie jest dobry pomysł. Nie tylko zepsują tutaj krajobraz, jak również też nie prowadzi jakiejś takiej humanizacji, tutaj bardzo to słowo. Ponieważ to mam zadać też, tutaj mam przytoczenie, bo też ten argument pana konserwatora to był tym, że to plan ma na celu humanizację tego rejonu Brzeźna. I bardzo powiedział, że humanizacja może się odbyć bez uszczerbku na krajowym roku. A tutaj taki plan z takimi dominantami to będzie uszczerbek na krajowym roku. Bardziej, że widzieliśmy, że zasłonięty zostanie po pierwsze właśnie ten budynek do wartościach kulturowych. Obok niego w strefie ochrony konserwatorskiej ma powstać dominanta. Uważam, że to jest niedobry plan. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, trzy ciastka. Tylko proszę bardzo skrócić, bo inne osoby. Ja najpierw chciałam przedstawić, jak mamy chciać zapytać pana dyrektora, dlaczego nie słucha naszych uwag. Chyba obowiązuje ustawa z dnia 28 listopada 2008 o pracownikach samorządowych. Paragraf, rozdział trzeci, artykuł 24, można bardzo jasno okazywane i mi się to bardzo nie podoba. Proszę Państwa, nasza walka z góry jest skazana na przegraną. Jak byliśmy na spotkaniu w 22 lipca, to na zakończenie pan dyrektor Piskorski był łaski nam powiedzieć, że nie mamy szans. Sprawa jest przesądzona, a spotkanie publiczne, dyskusje i nasze uwagi to tylko obowiązujące procedury. Z naszej strony szarża szarżenie wyznaczony, ale my do końca czekamy. To wiem, że pan dyrektor tutaj skończył. No, może na chwilę. Dobrze, dobrze. Proszę Państwa, do tego protokół do stwierdzenia nie ma, ale my wszyscy to pamiętamy. Proszę Państwa, uwagi zostały rozpatrzone w sposób taki, że to była po prostu negacja wszystkiego, co myśmy napisali. I odniesienie się do tego, to było łatwe do otwarcia i ominięcie tych niektórych istotnych kwestii. Między innymi na przykład, że były zdania, może tam niektóre opracowania, było zapytanie, dlaczego nie zastosowano wysokości zawodowy takiej, jaka jest przyjęta w ogóle przy budownictwie mieszkaniowym w pasie nadmorskim. Piękowski Gór, Narkowski Gór, Epuntami, Wysypki i Nosiedla. To między innymi na to pytanie nie dostaliśmy odpowiedzi. Według BRG wieżowce stanowią jedyny ratunek dla przejścia i jedyny sposób, żeby coś w tym miejscu się działo. Proszę Państwa,
Brzeźnie, biegam Brzeźnia obecny, jest skutkiem wieloletnich zaniedbań ze strony miasta wobec naszej dzielnicy. Taka jest prawda. I teraz postawienie trzech wieżowców niczego nie zmieni. Bo kto nam gwarantuje, że w obecnym kryzysie natychmiast znajdą się inwestorzy, którzy zrobią te drogi, zrobią te place publiczne, które zresztą samole wyglądają i wyglądają. Co się dzieje w parku Kaffnera? Chwaliliście się Państwo, zrobiliście rewitalizację. I proszę zobaczyć, jak tam teraz wyglądają te krąby, o których się mówi, bo wszystko jest zaniedbane. Nic się nie robi. Dziura, wieloletnia dziura za prawą. To już jest historia rzeźna. Ktoś zawierał jakieś umowy. Macie Państwo sztab pracowników. Te umowy albo były źle zawarte, albo nie dołożono należy sprawiedliwości, a jeżeli w ich zakarciu, bo jeżeli to jest obiekt zabytkowy, to trzeba było je zabezpieczyć interesy tego miejsca i całej gminy. 20 lat, nie wiem ile lat tam ta dziura jest, no, ale to jest w ogóle sprawa skandaliczna, że nic w tym kierunku nie zrobiono. Teraz tak. Brewie powołuje się na opinię konserwatora. Proporcjonalne uzasadnienie tych opinii całkowicie się pokrywa z odczytami mieszkańców, wracając do uwagi w tym zakresie. Konserwator wydawał opinie odmawiające wysokiej zabudowy na tym obszarze, począwszy od 2010 roku, no to zbudowano się zabudowy, potem były dwie opinie z listopada i września 2011 i one były również bardzo uważnie uzasadnione, odmawiając wysokiej zabudowy w tym miejscu. Ja myślę, że Państwo znają treść tych opinii uzasadnień, nie musimy tutaj tego cytować, szkoda czasu. W każdym razie ta ostatnia decyzja, króciutka, która spowodowała, że jest opinia w zasadzie przyjęty jest ten plan, opiera się, ja powiem co koleżanka, za stwierdzenie, że przedmiotowy projekt spełnia tylko w minimalnym stopniu warunków określonych w artykule 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz tam artykuły są wymienione ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dziękuję bardzo. Tak, już pani? No nie, nie, jeszcze. No, proszę krócej kostki. Osoby powiedzieć, no, żeby czas nam zrobił. I według konserwatora ustalenie zakazu wprowadzania do gmina nie burzy polityki miasta dotyczącej humanizacji powojennych osiedli drogowiskowych i daje możliwość rozwoju osiedla i wprowadzania ładu przestrzennego na terenie objętych przedmiotowym planem. Ja miałem tylko jedno słowo, nie dziękuję. Jedno słowo na ten temat. Ale nie będzie, może ty, no, nie będzie nagrane. Można było pana postrzeganie pisać i odpowiedź pana dyrektora, musi pan do mikrofonu powiedzieć. Panie Sosunowie, chciałem zapytać, jak się ma propozycja tego projektu do zwiększenia ilości mieszkańców Brzeźna. Ile z tej zabudowy będzie budownictwa komunalnym, socjalnym może? Wtedy to może ludzi przybędzie, bo jak przyjdą pokazać jednym z moich ludzi, nie ma szans na zwiększenie ilości mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Tak? Proszę bardzo. Paweł Mieszkańc, mieszkania zależne. Ja chciałbym tutaj odnieść się do wyraźnego podziału między Brzeźnem Starym, Brzeźnem Nowym, Brzeźnem Przyszłości. Myślę, że dzisiejszy czas na co ciera. Chciałbym podkreślić, że ulica Kraśnickiego ma mimo wszystko, właśnie jest po Brzeźniu, bo Państwa Zatokowe zostało powiedziane. Wydaje mi się jednak, że jest to ulica o charakterze zdecydowanie zatokowym. Świadczy o tym obecność Willi Schmidt, który się jest mieszkańcem, świadczy o tym obecność Willi Lemania, jak i kolejnych polityków z końca XIX wieku. I twierdzę, że decyzja o wprowadzeniu tu dominant 30-metrowy jest wyraźnym skrzydłem w przestrzeni, wyraźną skarbonią i zdominowaniem zabudowy godnej podkreślenia. Zatem ze swojej strony jako mieszkańcy mogę powiedzieć, że
bardzo ważny jest rozwój dzielnicy. Tutaj się przychylam i w zupełności się zgadzam z tym, że istnieje znany chaos, jeśli chodzi o część środkową i o czerwonych blaszczakach, prawda? I to wymaga oczywiście korekty, naprawy i pójścia w stronę przyszłości. Natomiast wydaje mi się, że wprowadzenie samochodu 30-metrowej nie jest jedynym kluczem, nie jest kryterium do tego, żeby osiągnąć zdynamizowanie przestrzeni. Zatem zarówno 17-metrowa i te ciekawsze koncepcje rozwoju dzielnicy. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo Państwu mieszkańcom, teraz proszę bardzo, kto z rady chciałby. Ale krótko, porada, tak? Pan prezydent. Nie, nie, ale jeszcze nie prezydent. Porada. Mówię o pan prezydent. Ja chciałbym się odnieść do pewnych testów, które tutaj w tej dyskusji przedstawiają. Nie, nie, nie. Chciałbym Państwa poinformować, że oczywiście w całym mieście jest spadek liczby mieszkańców, z tym, że w okresie od 78 roku ta statystyka, którą pokazywałem, wykazała spadek liczby mieszkańców Brześcia z 16,9 tysiąca do 13,1, to jest 22%. Natomiast miasto Gdańsk straciło z 456 do 456 do 46 około 10 tysięcy, to jest 2%. Więc oczywiście jest ten spadek niezgodności, ale on jest bardzo zróżnicowany. Jeśli chodzi o drugi wywód pani Pusi, no rzeczywiście, że konserwator nieco inną projekt uzgodnił niż ten, który wynikał z wytycznych, ale tak to się zawsze odbywa, ponieważ proces uzgodnienia prawa jest dialogiem w pewnym stopniu. I pewne elementy, konserwator daje się przekonać i w rezultacie uzgadnia projekt prawa, bo jeżeli to jest 100%, nie odpowiada wytycznym. A ten projekt prawa konserwator uzgodnił, też nie uzgodnienie jego było, kiedy proponowaliśmy dominanty 40-metrowe i właśnie na żądanie konserwatora one zostały obniżone do 30 metrów. Więc teraz mówienie, że zabytki zostaną zasłonięte i różne będą się z nimi działy rzeczy, to jest kwestionowanie kompetencji konserwatora, który uzgodnił projekt prawa. I zaraz pani Gromek przede wszystkim uważa, że ja nie słucham, a ja właśnie odpowiadam na to, bo wszystko słyszałem. Przede wszystkim chcę sprostować, bo na pewno na dyskusji publicznej nie mówiłem, że uwagi, które były mówione, a będą zapisane, nie mają szans. Ja tylko mówiłem, że obawa autorów uwag, wtedy dyskusji, bo jeszcze uwag nie było, że domy i dzielnice zostaną zalane, albo że domy się rozpadną, te nie mają szans, ponieważ one są nieprawdziwe. I dlatego tego typu argumentacja, nawet mówię więcej, że w przypadku spraw cywilnych o ewentualne uszkodzenie budynku nie używać argumentu, że nasze domy są w złym stanie technicznym, bo właściciele mają obowiązek utrzymywania budynku w dobrym stanie technicznym. Tylko to powiedziałem. Natomiast decyzja co do uchwalenia lub odrzucenia planu jest w rękach Wysokiej Rady Miejskiej. Nikt tego protokołu z Rady z dyskusji publicznej nie wniósł poprawek. W związku z czym ta dyskusja, ten protokół dobrze odzwierciedla, proszę Was, tutaj przyczynę, to jest tylko 17 stron. Nie ma proszę Państwa, teraz jeśli chodzi o Pani następną tezę, nie ma żadnych ustalonych wysokości wspólnych dla Masa Radomskiego. Właśnie na tym polega, i to mówiłem, ja zarzucam pani, że pani nie słucha sobie, że zasadą kompozycji pasa zachodniego jest zróżnicowana. I będzie zróżnicowana. Mamy zróżnicowanie, mamy różnicę, nie jest zawsze różny. Nie jest też prawdą, tego też pani nie usłyszała, że miasto Gdańsk nic nie robi na Brześcia, bo to wypowiedziałem. Przeprowadzona została rewaloryzacja kwadru Hafnera i zostały zbudowane poprawione mrowiska i ulice. Więc nie wszędzie, no nie wszędzie, bo nie wiem, co za to jest prawdą, gdzie ja wiesz prawdą. Więc nie jest prawdą, że miasto tam nie inwestuje, natomiast jest prawdą, że inwestycje prywatne są tam marne, no nie dużo, jedyny ten dwór w
Pan Władysław Sudomir też mnie nie słuchał, bo ja dokładnie powiedziałem, że w tym planie jest szansa na zorganizowanie 1500 mieszkańców. To jest wyliczone ze średnich statystycznych, bo tylko tak możemy to wyliczać. Nie jesteśmy w stanie, nie możemy, nie chcemy. To jest niemożliwe, żeby tutaj zapisać, czy ma pani mieszkania w bogacie czy biednie. Natomiast są ogólne przyjęte wskazania intensywności zabudowy i gęstości, czyli powierzchni mieszkaniowej na mieszkańca i z tych parametrów wynika, że tam może przybyć 1500 mieszkańców. To nie zrekompensuje w tym planie, nie zrekompensuje się strat, które od 78 stron ludnościowych, ale poprawi sytuację. Nie, to pan mnie źle zrozumiał, proszę pana. Możliwości. To pan mnie źle zrozumiał, proszę pana. Proszę, proszę, jedna osoba, dobrze? Rozumiem, pan dyrektor już skończył i mówimy bardzo. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan Żela, ktoś jeszcze? Szanowni państwo, uważam, że powinienem zaznaczyć, jak pan dyrektor głosował, dlatego że temat jest nie tylko kontrowersyjny, ale też zaangażował wielu państwa i państwa wysiłek wymaga tego, żeby uzasadnił moje głosowanie, które za chwilę się odbędzie. Więc uważam, że to jest dobre dla Brzezia. I uważam to jako wieloletni były mieszkaniec tej dzielnicy i mam nadzieję, że też w przyszłości będę mieszkańcem tej dzielnicy. Pan Krzysztof już zapraszam wielu tam przynajmniej 2-3 razy w tygodniu moich rodziców, którzy są mieszkańcami tej dzielnicy. Nie podał mu nic powiedzonego, będę miał swoim domu sąsiada tutaj. Szanowni państwo, nie będę przekraczał wszystkich argumentów, one w dużym stopniu pojawiły się w wypowiedzi dyrektora Piskorskiego. Odniosę się do głosu pani. Pojawiła się jedna teza w pani głosie, że wynik, jak wygląda dzisiaj Brzeźno, to jest wynik wieloletnich zaniedbania miasta Gdańska. Powiem pani tak, pan Kartnera i pan Regana to są dwie inwestycje z ostatnich lat, które same w sobie mogłyby stanowić już ważny atrakt dla rozwoju tej dzielnicy. Jak widać, nie idzie to jednak ważne z tym rozwojem. Dzisiaj uważam, że jedynie inicjatywa prywatna, właśnie nowe inwestycje, a tych nowych inwestycji praktycznie w tej dzielnicy dzisiaj nie ma. Co wiem, bo w zeszłym roku też chciałem kupić w tamtej rodzinie mieszkania, nie ma nic nigdy możliwości zakupu mieszkań w Brzeźnie. Przynajmniej za też dostępną cenę dla młodych ludzi, do tego, których się mam nadzieję jeszcze zajęło. Pozwoli pani na pytanie, nie przybywałem, państwo nie przybywałem, chciałbym po prostu skończyć. Uważam, że ten plan to ważny impuls inwestycyjny dla tej dzielnicy i dzisiaj głosuję za ten plan, dlatego że chcę rozwoju Brzeźna jako obrotu. Chcę rozwoju Brzeźna, tak żeby w przyszłości żebyśmy mogli wspólnie powiedzieć, że jesteśmy w tym miejscu tej dzielnicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu bardzo. Pan Słodkowski. Panie dyrektorze, na samym początku powiedział pan, żebyśmy spojrzeli na ten dane z góry, że byśmy to mieli cały większy teren, nie tylko ten sam planował. I jedno ze zdań tam było takie, że przed wojną taki możliwy zabudowy, co jest niezgodne z prawdą, bo już słyszeliśmy, zresztą ci wszyscy mieszkańcy, którzy są, wiedzą, że ta zabudowa już tam była nawet przed pierwszą grupą światło, nie tylko przed drugą grupą światło. Mówił pan tutaj o, podawał pan cyfry 1960 osób, 54%, ale mówił pan też o dwóch artykułach, o opisach pod tymi artykułami. Czy pan może też zrobił analizę, ile było tych wpisów z Brzeźna, z zagranicy, no bo tutaj też to wasze takie były tutaj wyliczenia. Chcielibyśmy to poznać, skoro już pan jest taki precyzyjny, to może tak do końca.
Ja przypominam sobie też taką uchwałę Rady Miasta, gdzie było głosowanie mieszkańców na tym, jaka ma być wysokość kościoła. I wtedy było wszystko w porządku. Ja byłem przeciwko tamtej uchwale, uważałem ją za szkodliwą. A dzisiaj, tutaj Państwo przynieśli 1560 podpisów. Wiem, że są te podpisy dalej zbierane i kilkaset mieszkańców zostało zebranych. I dla Was to nie ma żadnego znaczenia. A jest więcej tych podpisów przeciwko wysokiej zabudowie, niż tam brało udział w tym głosowaniu, gdzie tamte głosy się rozłożyły do mówimy tutaj o wyrobieniu, bo mówi Pan o wyrobieniu Brzeźnia. Zgoda, jest mieszkańców mniej nie wsiądę w ciągu kilku lat. Pamiętam ten czas, że gdzieś około 20 tysięcy było, albo i ponad 20 tysięcy mieszkańców. A może jednak się nie odbywa. Ale tutaj dobrze Pan się wspomniał, zauważył, że to nie tylko dzielnica przyjdzie się. W Gdańsku jedynie, gdzie jest więcej mieszkańców, to chyba na Górnym Tarasie, bo tam jest stosunkowo w tej chwili dostępna cenowo dla ludzi powierzchnia mieszkaniowa. Ja byłem wczoraj na konferencji prasowej PRG i tam była mowa o tym, że będzie wysoki standard. Piotrze, nie łudź się na to, że na ten wysoki standard będzie Ciebie stać. Jeżeli będzie się odbywać głos, ja się przekażę, ale dokończę to, co mam do powiedzenia. Proszę Państwa, tak lekko ręką odrzucacie głos mieszkańców, gdzie on był wyrażany w najgorszym dla nich czasie, w czasie wakacji. A mimo to 2000 podpisów zostało zebrane, dodajmy kilkaset podpisów jeszcze i dodajmy jeszcze to, co było na stronie nie na bieżąco. Proszę Państwa, ja jakiś czas temu złożyłem zapytanie do wojewódzkiego konserwatora z artykułów i wczoraj otrzymałem odpowiedź. Nie chcę tego wszystkiego czytać. Natomiast konserwator ewidentnie pisze, no wyraźnie pisze, rewaloryzacja obszaru objętego panem służyć powinno zachować historycznej skali zabudowy. Nie mamy tu historycznej zabudowy skali. Historycznie obiektów o wartości kulturalnej, o których mowa w punkcie. Dopuszczenie wprowadzenia nowej zabudowy. Nikt nie jest mieszkańcem przeciwko nowej zabudowy, tylko nie tak wysokiej. Pokazywaliście tutaj Państwo, gdzie mają być bieżące. Konserwator zabytków ewidentnie wskazał, gdzie ta wysoka zabudowa ma być. Owszem, ma być po obu stronach w ciągu pierwszego, ale nie w tym miejscu, gdzie wy to wskazujecie. Także tutaj, proszę Państwa, weźcie pod uwagę głos mieszkańców, który myślę, że tak silnego głosu jak w tej chwili dawno nie było. Ja ostatnio, jak sobie przypominam, to Pomorska i Kokoszki. Kokoszki zresztą przegraliście Państwo Pomorską nie. Natomiast mam nadzieję, że tutaj, jeżeli będzie zagłosowany za tą uchwałą, że ta uchwała przyjdzie, że też ją przegrać. Dziękuję.
terenowym, co po prostu nie spotykamy przy innych panach, którzy na palcach jednej ręki można wymienić panów, które wzbudzają jakieś szczególne zainteresowanie, już w ogóle takie, które 8% mieszkańców dzielnicy wyraża swój pogląd w konsultacjach społecznych dla planu Ołtowice, dla kościołów błogosławionego i Jana Pawła II. Ten procent był 3,5 razy większy. To jest wynikiem rekordowym, jeśli chodzi o jakikolwiek referendum na sprawach planu zagospodarowania przestrzennego. Nie chcę porównywać do tych o zmianie granic, tylko w ten sposób bardziej koherentny. Pan prezydent, pan dyrektor, tak bardzo ciekawie taką dyskusję przeprowadził na podstawie komentarzy tych lubię, rączek w górę, który lubię, nie lubię, to najpierw na Facebooku, nie wiem, ale może to zajść. Na przykład jest taki komentarz. 2000 podpisów przeciwko wierzchowcom. Urzędnik jest ślepy, najważniejszy, bo wisi mój interes mieszkańca i dzielnicy. I ten komentarz na przykład ma 116 głosów za i 33 przeciw. No, ja zdecydowanie w ogóle przeciwstawiam się, bo jeśli no, nie jestem złośliwy, ale jak poczytał komentarz na swój temat, to myślę, że każdy z nas, jak poczytał na swój temat komentarza, to by ręce upadły. Odnosząc się do planu, w którym miejscu w planie są przewidziane ciągi pierwsze obowiązujące się pierwszych zachowania czy do wprowadzenia. Natomiast Brzeźno jest specyficznym miejscem, przyznaję.
gdyby taki budynek chciało biuro realizować po drugiej stronie Kraśnickiego, to znaczy na terenie Lasu Sosnowego, który jest to wyjątkowe miejsce, to tak samo jak przeciwko takiej zabudowie protestuje przy przejściu pieszym do Mola, w pasie nadmorskim, w tamtym terenie i protestuje przeciwko wysokiej zabudowie. Uważam, że jest to niedopuszczalne. Niemniej dopuszczamy taką zabudowę po drugiej stronie ulicy, czyli po drugiej stronie ulicy Czarnego Dworu. Tu mi się wydaje, że jest sytuacja podobna. Też uważam, że na terenie lasu niemożliwa jest jakakolwiek zabudowa, natomiast po drugiej stronie ulicy Kraśnickiego jest zupełnie inna sytuacja. Zwłaszcza te budynki, które są od strony szkoły, czyli właściwie to jest początek Brzeźna, to nie jest centrum Brzeźna. Czyli nie zaburza to tak bardzo całego nastroju osady radzkiej, która była bardziej po lewej stronie zlokalizowana i w tej chwili tam jest więcej pozostałości. Na terenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego objechałam dokładnie, byłam tam. Proszę Państwa, tam jest zabudowa barakowa, częściowo oglaszana jak super sam z poprzedniego systemu jeszcze. Tam są usługi, które są właściwie w tej chwili doklejone lub polepszone, ale tam nie ma prawdziwej zabudowy z myślą taką, żeby było porządnie w tym miejscu dla turystów i dla mieszkańców. Mnie się wydaje, że jeżeli inwestor by zrealizował to, co zamierza, to tylko polepszyłoby to miejsce. Dziękuję bardzo. Ja tylko dwa elementy chciałbym powiedzieć. Pan radny Wiecki zarzuca, że lekką ręką odrzucono uwagę. Więc panie radny, ja nie wiem, co to znaczy lekką ręką, ale gdybym pan przeczytał uzasadnienie, to ono ma 34 strony uzasadnienie, jeszcze dwie strony do jego poprawki. Dyskusja publiczna trwała 3 godziny i 40 minut. Więc było kilka spotkań z radą osiedla, więc uwagi zostały odrzucone, ale to może nie lekką ręką, po bardzo wnikliwej, bardzo szerokiej analizie i to znalazło w uzasadnieniu zawarte z tą uzasadnieniem. A teraz jeśli chodzi o wątpliwości pana radnego Sosnowskiego, nie wiem z kim, jacy urzędnicy zwierzali się pan doktorowi Kowalskiemu, że uwagi zostały odrzucone, bo ich było za mało. Taka teza do samego początku mówi, nie ilość tutaj decyduje o rozpatrzeniu pozytywnym, tylko jakość, jakość tych uzasadnień. I ta jakość, natomiast jeszcze mogę powiedzieć, intencją wyliczania tych 8% analizowania tych bloków, które tam były cytowane w przedmiocie, nie wszystkie, jest tylko taka, żeby żeby rozwiać wrażenie, iż wszyscy mieszkańcy Brzeszcza są przeciwni. Brzeszcza są przeciwni. Jest znaczna grupa zwolenników, którzy wprost wyrażają poparcie dla planu, a oczywiście, czy jak 8% głosów mieszkańców było przeciw, to czy 92% jest za, nie spełniam takiej tezy, ale jest to niewielkie. Natomiast bez wątpienia używanie terminów o charakterze pejoratywnym, takim jak urzędnik,
ogóle postrzegany jako znak rodzaju, czy też kwestia, czy jest ślepy i używanie tego, czy też terminu wieżowiec, który z reguły budzi skojarzenia szaf charakterystycznych na lat 70. To rzeczywiście 30 metrów wieżowca. W tej chwili oczywiście już jest nawet zupełnie inny technologiczny. No budzi określone skojarzenie, które rzeczywiście trudno jest dyskutować w sposób merytoryczny. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę, że to nie są urzędnicy, którzy rozstrzygają tego rzeczy, a są to zawodowi urbaniści, profesjonalni do tego przygotowani, z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem i z uprawnieniami, którymi nadano tymi, którzy potrafią walczyć w sferę różnych interesów, zarówno interesu prywatnego, jak i publicznego. I tutaj należy sobie zadać pytanie, czy ten spór, jaki się toczy, szczególnie w kontekście znowu wszystkie uwagi odrzucone, czy jednak nie jest to spór o systemie klimatycznym, czy to ma być system referendalno-plebiscytowy, czy jednak parlamentarny, oparty o określoną reprezentację. Wydaje się, że system referendalno-plebiscytowy nie jest najlepszą formą sprawowania władzy i paradoksalnie nie jest najlepszą formą demokracji, bo nigdzie tak naprawdę poza właściwie w takim kształcie, jak to się powszechnie mówi, nie przyjął. No a te referenda, jakie były przez wiele lat w Szwajcarii przeprowadzane, na przykład odbywały się przy również obowiązujących przepisach uniemożliwiających głosowanie w referendach kobiet. No to jest taka ciekawa sprawa. Nie, chciałbym pokazać, że powoływanie się na takie przykłady nie znaczy z tym, co trafiło. Myślę, Szanowny Panie Radny, że chyba istotą planowania nie jest kwestia rozstrzygania decyzji w oparciu o kogoś stać, czy kogoś nie stać. Tylko o to, czy ważymy ten czy interes prywatny i publiczny i tworzymy podstawy do racjonalnego gospodarowania przestrzeni. I teraz mamy gospodarowania przestrzeni właśnie. Dlatego ma swoją podstawę o planowaniu za gospodarowaniu przestrzeni. W tym mechanizmie można go ruszyć oceniać. Ale masa na tą tezę mówiącą o konsultacjach społecznych. Szanowni Państwo, nie waży się wartości zgłoszonych uwag i ilością, wtedy mówimy o plebiscycie, czyli o charakterze emocjonalnym, wielokrotnie dalekim od rzeczywistego i pozbawionym racjonalnych przesłanek funkcjonowania sfery gospodarczej. Zresztą ustawa o referendach wręcz zastrzega, że w pewnych wypadkach referenda są niemożliwe, szczególnie te, które dotyczą sfery podatkowej, mamy nie sfery gospodarczej. Ustawa o planowaniu właśnie też dotyczy sfery między innymi gospodarczej, bo ona stanowi podstawę funkcjonowania demokratycznego planowania ekonomicznego. To należałoby, Panie Radny, przejść do pewnego fundamentu tego szkrania, który w Konstytucji formułuje cztery fundamentalne kwestie, na których jest oparty ustrój społeczno-gospodarczy tego kraju. Podejrzewam, że to nie jest zawód, to jest to jest oczywiście solidarność, to jest oczywiście współpraca sektoru, to jest wolność gospodarcza, jest czwarta własność wieloletnia. Ona jest fundamentalna. Ona ma specjalną ochronę konstytucyjną. Cała istota sfery planowania programu wyważyć, w jakim zakresie w imieniu interesu publicznego tęże własność, prawo tejże własności ograniczać. I musi być jasno powiedziona argumentacja mówiąca o zasadności tego interesu publicznego, by mówić, że taka ingerencja w to prawo, jak to wynika z ustawy o planowaniu, uzasadnia tak daleko idące ograniczanie tego prawa. Dotyczy sfery zagospodarowania zasad, czyli tego, co się dzieje w artykule 15, który pani mówi. Szanowni Państwo, szczerze mówiąc, nie ma żadnych przesłanek jednoznacznie stwierdzić, iż 30 metrów likwidacja tego parametru jest w interesie publicznym, bo nie ma takiego interesu publicznego, który tego nie mówi. A to wielokrotne odwoływanie się do stanowiska konserwatorskiego, Szanowni Państwo, no ja bardzo przepraszam, to jest problem konserwatorów. Albowiem dokument, jaki formalnie z tego ręki wyszedł, ważący też takie, a nie inne wytyczne, no co oni formułowali, stwierdził, że plan w takiej wersji się kwalifikuje. A więc z punktu widzenia ochrony krajobrazu, kulturowo jest
spełnioną teraz. Po to jest powołana ta instytucja. W imieniu interesu publicznego, w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym również się czarną nazwą, tutaj mamy ekspertę, się powołujemy do odnosi, bo jeszcze zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. Wszystkie warunki zostały wypełnione. Sam konserwator stwierdził, tak, uzgadzam na aspekt pani ale proszę panią, dobrze panią, to nie ma co nie znaczenia, czy minimalne, czy nie minimalne. Uzgodnił. Nie ma znaczenia, czy minimalne, czy nie minimalne. Przecież zachowanie jest ciekawe. Sam jestem wyjaśnił, dlaczego gdzieś tam ktoś mówił o tym, że gmina ma testać na straży interesu publicznego i jak bardziej ma rację. Tylko ja przepraszam konserwatorowi wózki, który mówię, jak interes marsjański. Nie, chyba też interes publiczny, tak? Polegający na ochronie dziedzictwa kulturowego. Krótko mówiąc, szanowni państwo, to wcale nie jest tylko odrzucanie państwa argumentacji, tylko właśnie badanie ich bardzo rzetelne, czy profesjonalistów i szukanie, czy rzeczywiście są podstawy do tego, by je uwzględnić. I to nie jest kwestia rozstrzygania prawa środowiskowego, że jeżeli jest tyle, to musimy je uwzględnić. Obojętnie, jakby ich nie było, mogłoby być 10 tysięcy. Po stronie publicznej, tejże władzy, tejże, tak jak państwo mówią, urzędników, jest obowiązek i rzetelnej oceny. Ta ocena została rzetelnie wykonana. Właśnie określenie poziomu wysokości jest ingerencją w prawo własności i
i można z tego skorzystać w jednym przedmiotu. Że jest pełna przesłanka do publicznego uzasadnienia, iż takie ograniczenie jest możliwe. Na tym nie jest to. Bo pani w ogóle o ile przynajmniej mu się wydaje, że kwestia ograniczeń prawostności wiąże się tylko i wyłącznie z wywłaszczeniem. Nie. Właśnie zasady są też inherentną prawem własności i musi być w uzasadnieniu. Jednoznacznie to z tym świadczą orzeczenia sądowe, szczególnie te, które mówią o tym, że nie wystarczy, ale ten test publiczny czasami jest słabo uzasadniony, żeby postawę wywłaszczenia zrobić i być coś takiego. Ale muszę takiego sformułowania jeszcze w poprzednim wypowiedzi, że z kogośkami przygraliście państwo. Proszę pana, nie, my nic nie przygraliśmy, to państwo przegrało. Proszę pana, to państwo przegrało. Dlatego, że w przypadku Kokosza było szereg rzeczy, które były w interesie tych mieszkańców, tylko że rzeczywiście sytuacja na ten sposób, do czego państwo macie prawo? Zdecydowało, że się to nie ufał. No i tak, to nas wiedzy. To jest zresztą możliwe. Natomiast z punktu widzenia profesjonalnego, to jest przygotowany właściwie. Kto jest przeciw?